Witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj taki unboxing, pogadanka o mierniku uniwersalnym, który postanowiłem kupić do mojej pracowni i też podzielić się z Wami moimi pierwszymi spostrzeżeniami o tym mierniku za 15 zł. Tak, ten mierniczek chyba jest najtańszym przedstawicielem multimetrów na polskim rynku, którego cena w sklepie oscyluje w okolicy 10-15 zł, w zależności od dystrybutora, u handlowca, u którego kupicie ten mierniczek. Ja postanowiłem go kupić do swoich zajęć, które prowadzę. Dla swoich uczestników, aby zrobić im jakiś taki króciutki kurs zmiernictwa z pomiarów w układach elektronicznych, i właśnie padło na zakup tego oto miernika. Miernik ten jest tak zwanym miernikiem podstawowym, który mierzy tak naprawdę napięcie zmienne, stałe, pomiar natężenia prądu, rezystancję. Ma pomiar też tranzystorów, tranzystorów NPN i PNP. Które oczywiście wejdą nam tutaj w te auto, takie kółeczko. bo te co nie wejdą, to niestety ich nie zmierzymy. Dodatkowo ma jeszcze pomiar ciągłości obwodów i test diody. W sumie jedno prawie i to samo. Słuchajcie, to co mnie urzekło też w tym mierniku, to jest to, że on jest zasilany z baterii 9V i mamy ją w zestawie, czyli w 15 zł. Jest też e, bateria, więc możemy otworzyć taki multimetr i z niego skorzystać. Dobrze, ja już ten multimetr sobie otworzyłem. Przyznam wam się, że nagrałem piękny unboxing ze mną e, w tle, ale niestety dźwięk się nie nagrał. Temu też wracam do tradycyjnego nagrywania na stole. E, kamera na górze, ja przed stołem i po prostu sobie poopowiadamy o tym mierniku. Ten miernik posiada dla mnie dwa. Błędy, z którymi będę musiał nauczyć się żyć. Pierwszy błąd, który, czy błąd, niedogodność, którą niesie za sobą ten miernik, to jest to, że nie wyłącza się on automatycznie po jakimś czasie. Trzeba po prostu przekręcić wajchę na off, żeby się multimetr wyłączył żałuję tego, że nie wyłącza się on automatycznie. No trudno, e, będę musiał po prostu sprawdzać czy e, moi uczestnicy, czy tam też uczniowie, jak kto woli, e, go wyłączyli e, i po prostu sprawdzać to za każdym razem. Druga rzecz, która niestety dla mnie osobiście jest denerwująca, to jest przy pomiarze ciągłości obwodu. Nie ma tego charakterystycznego buczenia informującego nas, że tak, obwód jest ciągły. Niestety tutaj tego nie uświadczymy. Więc też będzie trzeba się nauczyć, że po prostu trzeba patrzeć na wyświetlacz, tak, czy jest ciągłość, czy ciągłości nie ma. Co mnie natomiast zaskoczyło w tym multimetrze, to brew pozorom jakość wykonania. Tak, powiem wam szczerze, zaskoczyła mnie troszkę jakość wykonania. Pamiętam taki tani mierniczek, a może nawet go tu mam. O, jest, ten oto mierniczek. Też tej samej firmy, e, tu mam jakieś V15, tutaj jest e, V12, e, ponieważ tutaj, z tego co pamiętam, sądy były gorszej e, jakości, e, a tutaj, brew pozorom, wygląda to naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że one mi jak najdłużej posłużą. E, więc tutaj się akurat mile zaskoczyłem, no, drugą takim dla mnie plusem tych mierników jest to, że one są zasilane z baterii 9 woltowej. No i też jak to się mówi cena czyni cuda, czyli 15 zł akurat pasowało mi do mojego budżetu, aby tych mierniczków kupić wystarczającą ilość, aby każdy z uczestników miał swój miernik. Ale jeżeliście, jeżeli byście kupowali coś do się, dla siebie, to polecam Wam dwa inne mierniczki. Ten mierniczek koszt jego około 40 zł. Niestety nie był on dostępny u dystrybutora, gdzie właśnie kupowałem E, pewne rzeczy, e, i ten mierniczek ma to samo co tamty miernik, ale ma jeszcze e, pomiar temperatury. Ma też e, ten charakterystyczny buzer, e, ten dźwięk, e, który nam się wydziela w trakcie testu e, ciągłości e, obwodu. E, jest i dodatkowo jeszcze on się wyłącza automatycznie, jeżeli go nie użytkujemy. Więc ten mierniczek DT9208A. Fajny mierniczek, polecam go ewentualnie, jeżeli macie troszkę więcej gotówki, to z firmy Unit około 100 zł, na przykład taki UTR105 tutaj niestety nie ma pomiaru tranzystorów, natomiast mamy inne pomiary, tylko że ten mierniczek jest dedykowany do elektroniki samochodowej, bo mamy na przykład jak pomiar kąta zapłonu, pomiar. Obrotów, ilość cylindrów yy, i tak dalej, więc raczej jest to taki miernik samochodowy, ale też jest tak zwanym miernikiem uniwersalnym. Yy, dobrze, to tyle w takiej mojej pogadance. Yy, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Chciałem się po prostu z Wami podzielić takimi pierwszymi wrażeniami po tym, jak. Taki najtańszy mierniczek wziąłem do ręki. Zachęcam Was do dania łapki w górę, napisania komentarza i udostępnienia tego filmu. A ja się z Wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu trzymajcie się. Cześć!